Talk FM. Radio. Radia Conchita. Ukrainistyki, naucz się, cholera, mówić po polsku. Ukrainistyki, ona mówi, ukrainistyki, to jest pięknie, brzmi po polsku. Ja to nie wiem, że dziennikarka, żeby nie miała ambicji, to dla siebie. No taki święty, jak leciał z wioski, w jakiejś miejscowości, to leciał dla ciebie, prawda? Bo to misja, to my to misjonarze, pionierzy, pionierki możemy powiedzieć. Ale tutaj w literaturze nie. Ukraińskiej, polskiej, a także żydowskiej, no i przede wszystkim próbuje się tak, do czego ona zmierza, żydowskiej, zaraz będzie tylko żydowskiej. Tego mitu wspaniałej wielokulturowości we Lwowie, że oto wszyscy sobie żyli zgodnie. To jest ta podstawa tej książki, jeśli dobrze rozumiem. W pewnym sensie tak, rzeczywiście głównie ten mit Lwowa wielokulturowego był punktem wyjścia do mojej książki, ale tak naprawdę zaraz będzie tylko żydowski. Też o coś innego, o sprawdzenie, jakie teksty napisane o Lwowie, a przecież wiadomo, że o Lwowie napisano, no może nie kilometry książek, ale nieskończone metry, i to zarówno po polsku, jak i po ukraińsku. W jaki sposób te wszystkie książki, które z nich funkcjonują w odbiorze czytelniczym, które są czytane, dlaczego akurat ten, jak tak. Które są najbardziej popularne, jaki obraz Lwowa z nich, ci czytelnicy, właśnie, to co się dzieje między książką a czytelnikiem, to interesowało radio Conchita. Nie tylko to, że autor zasiadł książkę napisał, ale w zasadzie to, co jest się później dzieje, co jest ważniejsze, czyli to w jaki sposób przez czytelnika było odczytywane, czy na przykład później ponownie wydawane z nowym posłowiem, z nowym wstępem, to było tak interesujące, że z nowym komentarzem, czy ta książka była punktem wyjścia jakichś opracowań, czy ktoś później odwoływał się, nie wiem, wspominał ją jako najukochańszą książkę dzieciństwa, która sformowała jego światopogląd i tak dalej. To jest najciekawsze, które elementy później zyskują nowe życie i dlaczego czasem odkrywałam zupełnie zaskakujące kontynuacje, książki, na które w ogóle nie zwróciłabym uwagi, zyskiwały drugie, trzecie życie i okazywały się właśnie fundamentalne dla myślenia kolejnego pokolenia. Czy to Polacy? Radio. Może zacznijmy od książki Iwana Franko, Dla domowego ogniska. Tak, radio. Myślę, że na samym nieźle pokazuje galimatias, jaki w Lwowie, jeśli chodzi o kulturę. Galimatias, proszę Państwa, galimatias w Lwowie. Istotna postać dla Ukraińców, dla ich stworzenia narodowości, dla ich kultury, a jednocześnie pisze książkę osadzoną w realiach Lwowa po polsku. To o co tu chodzi? Tylko we Lwowie. Oczywiście, chyba autor, sama pomyślałam w ostatniej kolejności, żeby o nim teraz. Tylko we Lwowie. No pani rację, to jest fascynująca historia. Iwan Franko rzeczywiście jest kluczową postacią dla przełomu w literaturze, kulturze, życiu społecznym Ukraińców. No przede wszystkim zachodniej Ukrainy, myślę, z dzisiejszymi kategoriami geograficznymi. Ale jest też tylko we Lwowie kontaktów kulturalnych z Polską Ukrainą. A żyje w takich czasach, które tylko we Lwowie nie byłam w stanie zapewnić chleba, mówiąc bardzo wprost. W związku z czym pisał po polsku bardzo dużo. Pisał lepiej płacono tak? Znaczy i lepiej płacono i jednak były trochę większe szanse sprzedania tych tekstów, po prostu. Bo napisanie czegoś po ukraińsku przynosiło honor, pomnażało dorobek literatury narodowej, na czym Francji oczywiście ogromnie zależało, no, ale rodzina i dzieci trzeba wyżywić. A po polsku były konkursy literackie z realnymi nagrodami, byli wydawcy, którzy byli w stanie za coś zapłacić. Ale Franko naprawdę był człowiekiem wielu języków i pisywał również po niemiecku, tak jak powiedziałam. Pisywał, jeśli dobrze pamiętam, również po rosyjsku.
ten akurat jego tekst jest o tyle zabawny w takim naukowym sensie, że nadróżawczym, że został, widać jak dokładnie został przez pisarza skrojony na potrzeby konkretnego czytelnika. Franklin nawet nie próbuje udawać, że pisze o ukraińskim Lwowie, mieście już wtedy kluczowym dla myślenia ukraińskiej tożsamości. On przygotował produkt literacki na konkurs dla polskiego wydawcy, myślał o polskim czytelniku. Dostarczył mu wątek, który będzie dla niego interesujący, skonstruował sfery, kręgi społeczne, które są dla takiego polskiego czytelnika rozpoznawalne, dołożył zgodnie z ówczesnym standardem postacie komediowe i drugoplanowe narodowości ruśnińskiej. Kwestie narodowe tak naprawdę nie istnieją, bo teraz nie wiemy, czy oni są Polakami. Owszem, prawdopodobnie są polskojęzyczni, ale to wszystko. Z równym powodzeniem mogą być domyślnie przetłumaczeni przez autora z języka niemieckiego na przykład. Bo kapitan armii, kapitan wojska cesarsko-królewskiego również dobrze może być niemieckojęzyczny. Jak wygląda listopad 1918 roku, lwowski listopad, możemy go tak nazwać, dla Polaków obrona Lwowa, dla Ukraińców czyn lwowski, czyli ten moment, kiedy Ukraińcy zajmują Lwów, Polacy są zdziwieni, jak to? Przecież byliśmy inaczej umówieni, Ukraińcy za to przekonani są o tym, że to jest miasto szalenie istotne dla ich narodowości i państwowości. No i teraz jest przedstawiana w literaturze po obu tych stronach. W okresie międzywojennym w literaturze polskiej, czyli jakby najszybciej po listopadzie 1918 roku, jak tylko się dało, obrona Lwowa, obraz Orląt Lwowskich jest jednym z najważniejszych fundamentów myślenia o wychowaniu patriotycznym. Na tych przykładach, na opowieściach właśnie o Orlętach Lwowskich wychowuje się całe międzywojenne pokolenie dzieci. Piszą o tym Makuszyński, piszą o tym Zakrzewska. To są porywające, patriotyczne obrazki. Z tym, że jest to patriotyzm nie uwzględniający tego, co dziś często chcielibyśmy w nim widzieć, tej uwagi i poszanowania dla wielokulturowości. Wielokulturowość nie jest w tym momencie tą wartością, na którą się zwraca uwagę. Ponieważ państwo polskie jest jeszcze świeże, nieokrzepłe, cała siła perspanii idzie na obronę polskości. Czyli w pewnym sensie mamy tutaj kontynuację wątków i pomysłów XIX-wiecznych. No i takie romantyczne. O, zdecydowanie. To się potem moim zdaniem trochę zaczyna mścić w czasach całkowicie nam współczesnych, kiedy to myślenie o patriotyzmie, o miłowaniu kraju ojczystego jest takie właśnie ślepo związane z tą klasyczną triadą języka, kultury i religii. Brakuje tego otwarcia na inność. W przypadku Ukraińców sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, to znaczy listopadowy czyn, czyli ten czyn listopadowy, czyli lwowski listopad, zawsze pisany po ukraińsku wielką literą, jest bardzo ważny, mimo że walka przez Ukraińców została wtedy przecież przegrana. Lwów pozostał miastem w granicach II Rzeczypospolitej i pozostał miastem polskim. Dla nich sam fakt walki, sam fakt zorganizowania się, wystawienia wojska, istnienia państwa ukraińskiego, którego przedstawicielem było to wojsko, Ukraińskiej Republiki Ludowej, Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, jest takim kamieniem milowym, takim punktem, który pozwala konstruować narrację ukraińskiej państwowej ciągłości historycznej.
radia w kącie. Nie służyło ważnym momentem. Nieważne, że to państwo trwało krótko, że było słabe, ale ono istniało, miało uznanie międzynarodowe, miało wszystkie ministerstwa, rząd, wojsko, akademie nauk, wszystko to było potrzebne, żeby uznać to za pełnowartościowe, prawdziwe, własne ukraińskie państwo, przedmiot marzeń pokoleń ukraińskich działaczy. Gdy mówiła Pani o tym patriotyzmie opisywanych w książkach, które powstały w czasie międzywojnia, w książkach trochę pisanych po coś, tak? Właśnie po to, aby tę polskość utrzymywać, żeby ją hołubić, żeby ją wkładać w głowy młodego pokolenia, zwróciła Pani uwagę w swojej książce na taki problem. Otóż taki, że bywa, że wydawcy współcześnie nawet wydają taką książkę bez żadnego komentarza, bez żadnego przypomnienia, dlaczego wygląda tak ta książka, dlaczego ona jest, bywa taka, nie wiem, patologiczna, to może to mocne słowo, ale czasami, nie będę, Polak dobry, Ukrainie zły, no może jakiś jeden się znajdzie w miarę rozsądny, ale on powinien... A i to zaraz się okaże, że ma po prostu. No właśnie, coś takiego. I właśnie nie ma tego komentarza, a przecież często, no tak jakby Kornel Makuszyński, no to młodzież czyta takie książki, bierze do ręki, no każdy to pamięta w młodości, że rzecz, która jest wydrukowana, no to znaczy, że no taka ona jest po prostu, tego się nie kwestionuje, to przychodzi potem. To jest jakiś zupełny brak odpowiedzialności do wydawców. Wie Pani, ja bym chyba chciała, żeby to był brak odpowiedzialności. Obawiam się jednak, że problem jest bardziej złożony. Ja bardzo niechętnie i bardzo ostrożnie zawsze się posługuję kategoriami politycznymi, natomiast mam wrażenie, że dla pewnych nurtów polskiej prawicy narracja patriotyczna w tym odziedziczonym po XIX wieku stylu wciąż jest tą narracją właściwą. Należy się okopać w naszych polskich szańcach i w żadnym razie nie dopuszczać do żadnego zgubnego mieszania się i podważanego bratania się z tymi, którzy są poza tą ściśle wytyczoną granicą. Mnie osobiście wydaje się, że ta idea ostrych, wyraźnych, jednoznacznych podziałów narodowościowych, że dotąd jest Polak, a odtąd jest Ukrainiec, że dotąd jest Żyd, to jest w ogóle osobna historia, odtąd jest, nie wiem, Chorwat albo Austriak, Rosjanin, ktokolwiek, w dzisiejszym świecie jest tylko nieskuteczne. Znaczy strasznie dużo wysiłku wymaga ustalenie, kto jest kim. Przecież w ówczesnym świecie też była nieskuteczność, to wszystko było wymieszane. Tak, ale istniała jakaś taka powszechna zgoda na używanie tych podziałów. Więc wydaje mi się, że to jest z jednej strony nieskuteczne i strasznie właśnie obciążające wyszukiwanie tych wrogów, oddzielanie swoich od obcych. Z drugiej strony jest to groźne, może być groźne w szeroko... Zmienia się Państwo, zobaczą, wszystko się zmienia. Gombrowica też wyrzucili. Problemy, te dyskusje o uchodźcach w Syrii przyjąć. To nie były jakieś żarty. Po prostu, że kompromita wyrzucili. Wydaje mi się to absurdalne. Natomiast gdzieś pewne korzenie, oczywiście nie wszystkie, natomiast tego rodzaju publikacje mogą, wydaje mi się, umacniać te podziały na skończu. Radio Conchita. Tak jak napisała książka, no to są niesłychanie ważne książki. Skończymy z bardzo gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Extra. Trzeba wiedzieć, kiedy i po co one powstały. A czy Ukraińcy też popełniają taki grzech? To znaczy... Nikt nie myślał, że tu te dyskursy polskie, aż tyle będzie, proszę, tych stacji, tych programów, treści radio. Natomiast, żebyście tak słyszałam o odwiecznym polskim Lwowie, który zawsze był, jest pozostanie polskim w wieku. Jak to się tak się zdarzało mi się słyszeć otwarty tak wypowiadane komentarze, Lwów od zarania dziejów jest ukraińskim miastem, tylko okresowo podbijane. Ale
wiecie Państwo, że to też wynika z manipulacji. Nie ma komentarza, że się coś nie dopowie, że się czegoś nie dopowiada. Znaczy ten mit wielokulturowości Lwowa takim bezpiecznym parasolem ogarniał te dwa kompletnie sprzeczne ze sobą pomysły na przynależność narodową Lwowa i tworzy taką idylę wielokulturowości, takie złudzenie, które jest niesłychanie dobre komercyjnie, świetnie się sprzedaje. Dlatego to jest bardzo atrakcyjne, o doskonale wygląda na festiwalach ulicznych. Fantastycznie się nadaje do promocji turystycznej miasta, to zresztą bardzo... Radio w końcu sprzedaje, ale dobrze, że ona to tak mówi sobie. Może i lepiej, żeby pozyskiwali właśnie ten obraz niż jak... Niezarobkowo. Z drugiej on trochę usypia czujność, ale to uwierzenie w tę idylę może też nie do końca chronić nas przed tą zarazą niechęci do innego. Ale też w literaturze zwracała Pani uwagę na to, że ten mit bywa wyłącznie takim przykryciem do tego, żeby jednak jakimś zdaniem tam wypuścić te informacje, że to nasi są lepsi, że wiele tylko można kupić. Przecież polskie teksty mówiące o czy to międzywojniu, czy to jeszcze o czasie wcześniejszym o Lwowie Habsburskim. Podnoszą nieustannie tę kwestię, że Lwów jest wielokulturowy, taka piękna jest jego wielokulturowość, że tutaj Polacy, Ukraińcy i Żydzi, ale przecież to jest polskie miasto i dlatego ono jest takie wspaniałe i wielokulturowe, takie tolerancyjne, bo ma tradycje, to że do końca to są widzenia, tak to równouprawnienie i ta tolerancja została stanowczo za mało. Ukraińcy podnoszą kwestię braku ukraińskiego uniwersytetu, niedotrzymania innych postanowień. Tak, to była obietnica przecież. Tak, miał powstać uniwersytet, miał być znacznie szerzej zakrojony samorząd galicki. No, bardzo, bardzo wiele rzeczy tutaj poszło zdecydowanie nie tak, jak miało. Pani doktor Katarzyna Okotyńska, autorka książki Lwów o odczytywaniu miasta Lwowa, rozmawiamy o Lwowie właśnie, o tym, w jaki sposób to miasto i stosunki z nim panujące było przedstawione w literaturze, ale jest przedstawiane też jest, dlatego że książka dotyczy także literatury dużo późniejszej niż tej z lat 20. Aczkolwiek, żeby Państwo z nami zostali, to tylko dodajmy, że ta literatura, która się pojawiła po upadku komunizmu w Polsce, jakoś tak dziwnie przypominała z lat 20. To jest 20-lecia międzywojennego, ale o tym wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Reklama. Czyli reklama za grzywność. Radio Tok FM Euro. Kończyca Ekstra. Także widzicie Państwo, całą noc drzewa nie było o świętych. Całą noc w naszych umysłach, mózgach sny. Ja też dzisiaj miałam sny. Oczywiście, że sny, nie wierzę, żeby one miały jakiś wpływ, znaczenie. Człowiek musi się wypocząć, ja to wiem, i się śni. No. Zaraz po krótkiej przerwie do Państwa wrócimy, opowiemy się. Ja tu jestem taką osobą, wiecie Państwo, że ja to nic nigdy specjalnie nie robię. Że po prostu jest taki trend, jest taki ciąg do czegoś i jeżeli on nie wzbudzi się na przykład w nas naturalnie, to nam się jakby nie chce. Potem może się zachcieć coś, bo to pod wpływem sąsiada, pod wpływem sąsiadki, a to, że samochód, a że to to mają. Także wiecie Państwo, kupa śmiechu na widzę. No i się tak podniecają. Pod wpływem sąsiada, pod wpływem sąsiadki.
pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki Państwu przesyłamy. Bądź zdarowa, jak korowa, krasiwa, jak świniaczka. Buziaczki, buziaczki. Ma znaczenie szumem. Radio Koncita. Tok FM. Euro Koncita Extra. Weekendowy poranek. Także dzisiaj o literaturze mamy ciekawe rzeczy. Pa. Wracamy do opowieści o Lwowie, o tym, w jaki sposób Lwów był opowiadany i przedstawiany w literaturze. A robimy to z panią dr Katarzyną Kocyńską, która jest w Krakowie. Halo, halo, dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, witam. Lwów o odczytywaniu miasta Mnowo, to jest książka wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Mówiłyśmy już sporo o tym, w jaki sposób jest przedstawiany. Był przedstawiany Lwów w okresie międzywojennym. Jedna i druga strona, ta ukraińska i polska, starały się, aby maksymalnie przedstawiać to, że to jest nasze miasto, ale przecież mamy jeszcze trzeciego aktora na tej scenie. Żydzi stanowili bodajże 1/4 ludności w tamtym okresie. Czy mniej więcej tak. Czy dla nich, dla tej narodowości, dla tej grupy ludzi jest jakoś istotne, czy oni w literaturze komentują? Żydzi, teraz Państwo zobaczą. Teraz żyć, tak. Ja się trochę tego spodziewałam, prawdę mówiąc. Oczekiwałam, redakcja Naczelskiej tak łączy się z Krakowem. Jest, mówiąc o Lwowie, jest mi nieznana, nie dlatego, że nie istnieje, tylko dlatego, że jakimś dziwnym trafem do niej nie dotarła. Było to o tyle bardziej prawdopodobne, że niestety nie czytam ani widzisz, ani po hebrajsku, więc pozostawały mi przekłady albo teksty oryginalnie napisane w językach, które znam, po angielsku. I bardzo wytrwale szukałam beletrystyki autorów żydowskich, która mówiłaby o Lwowie, albo przynajmniej nie miała coś wspólnego. I im bardziej szukałem, tym bardziej byłam zaskoczona. Pytałem kolegów, koleżanki judaistki, w końcu rozpaczona brakiem efektów moich poszukiwań, ale one po przekopaniu swojej wiedzy potwierdziły moje wstępne ustalenia. Takich tekstów, które w jakikolwiek sposób dotyczyłyby Lwowa, jest skrajnie mało. Czyli to nie jest tak istotne miasto dla Żydów? Tak, dla Polaków i dla Ukraińców jest to miasto absolutnie kluczowe dla myślenia o tożsamości i również z tego powodu tak nie służy silnie obecne w literaturze. Jeszcze sprecyzujmy, kim na potrzeby moich badań są autorzy żydowscy, bo tutaj zawsze się pojawia milion kontrowersji. Ja przyjęłam za innymi badaczkami bardzo konkretne granice. To są autorzy, dla których tożsamość żydowska, kulturowa, językowa jest istotna i wypowiadana wprost. Więc nie interesują mnie korzenie, pochodzenie, rodzina i te wszystkie inne wątpliwości. Interesują mnie ci, którzy otwarcie o swojej żydowskości mówią. Jest dowolny. Znalazłam trochę wspomnień. Żydowskie nasze. No i nie wiem. Mówią, że dosłownie ja kilka powieści na pańskiej ręce można je policzyć. I znalazłam oczywiście blok tekstów publikowanych bądź niepublikowanych związanych z zagładą Żydów lwowskich. To jest temat dominujący, jeśli chodzi o liczebność. Liczebnie dominujący. Najwięcej jest tekstów odnoszących się właśnie do zagłady. No, nie jest to żadne zaskoczenie. No, ta prawda musiała zostać wypowiedziana. Co ciekawe jednak,
w zasadzie została ona przelana na papier, bądź opowiedziana w postaci nagrań, mniej więcej w latach 90. albo później. Tak jakby ci, którzy ocaleli, a była ich dosłownie garstka z całej żydowskiej, licznej przecież gromady, ocalało, no w tej chwili nie powiem w liczbach, bo już nie pamiętam, ale to jest jakaś wstrząsająco mała liczba. Mówi się o tym, że to były dwie całe rodziny i garść pojedynczych osób. To właśnie w latach 90. tak jakby ci, którzy ocaleli, opowiadali już nie swoim dzieciom, tylko czując jakby zbliżający się kres swojego życia, postanawiali ocalić swoją opowieść dla wnuków i następnych pokoleń. Czasem mówią o tym wprost w swoich tekstach. Są to oczywiście bardzo ważne dokumenty, natomiast nie są one fikcją literacką, nie są one beletrystyką, czyli tym, co mnie najbardziej przy pisaniu tej książki interesowało. Beletrystyki lwowskiej, autorów żydowskich jest naprawdę ledwo troszeczkę. Czyli słowem autorom żydowskim nie wzięli na siebie tej roli obserwatorów zewnętrznych, żeby jakoś jakkolwiek by się dało opisać chociażby w miarę obiektywnie ten spór polsko-ukraiński. Szkoda trochę. Może szkoda, ale mam wrażenie, że to ich po prostu aż tak bardzo nie interesowało. Tutaj należałoby przeprowadzić bardzo dokładne badania, przejrzeć żydowską jedyszową prasę lwowską, czego no niestety zrobić nie mogłam. Może ktoś to kiedyś zrobi, może to troszeczkę zmieni obraz, ale tak czy owak, znów nie są to teksty, które by przetrwały w takim sensie, że ktoś by o nich później mówił, wspominał je, opisywał. Czyli jeśli nawet powstały, to być może były ważne w tamtym jednym konkretnym momencie. No, nie ma tej ciągłości, tego dłuższego życia literackiego, które znów było jednym z kluczowych aspektów dla mojej książki. Przejdźmy może do czasów powojennych, bo to mamy powojennych, mam na myśli po II wojnie światowej. W Polsce mamy PRL, Lwów jest po stronie radzieckiej, no ale z perspektywy Ukraińców po stronie ukraińskiej mamy tutaj pewną zamianę. Z drugiej strony my w PRL-u nie bardzo możemy się jakoś tak otwarcie, radośnie i pochwalnie wypowiadać o II Rzeczpospolitej. I jak w tym momencie, w tamtym okresie wygląda pisanie o Lwowie po obu stronach? Tutaj mamy do czynienia z kolejną, niesłychanie ciekawą kwestią. Istnieje w polskich środowiskach kresowych taka rozpowszechniona teza, na którą ja się sama zresztą swego czasu dałam nabrać, że w okresie PRL-u cenzura zabraniała pisać o Lwowie, że nie wolno było pisać o Lwowie. Tymczasem i tak i nie, bo oczywiście o Lwowie czasów II Rzeczpospolitej, o Lwowie bastionie polskości, o obronie polskości Lwowa pisać, no rzeczywiście nie było wolno, chociaż też nie do samego końca, jak się okazało. Natomiast o Lwowie jako takim, Lwów jako taki, jako nie wiem, miasto, jako punkt na mapie, jako ośrodek przemysłowy albo coś w tym rodzaju, zdecydowanie na indeksie nie był. W walkach o Lwów listopada 1918 roku pisała jak najbardziej ówczesna autorka Julia Price. Że tego nikt nie czyta, to ja się niespecjalnie dziwię, bo styl jest straszny, język drewniany, a na dodatek życiorys autorki mało pochlebny. To była działaczka Służby Bezpieczeństwa bardzo ponurej sławy. No ale napisała opowiadania o walkach polsko-ukraińskich o Lwów, tyle tylko, że z prawidłową, w cudzysłowie rzecz jasna, tezą, że to Ukraińcy mają rację w tym sporze, że lud ukraiński walczący o swoje miasto powinien pokonać polskich burżuazyjnych panów, żeby sprawiedliwości dziejowej stało się zaraz. Najnowsze. A Ukraina. I to jest kolejna, znaczy ciąg dalszy tej kwestii, która tak niesłychanie mnie zaintrygowała. Ukraińcy mają całą swoją serię
trochę może lepiej napisanych, ale w pewnym sensie podobnych powieści o Lwowie. Jeśli ktoś czytywał polskie powieści milicyjne, to to będzie taki ukraiński odpowiednik. I Lwów w tych powieściach jest wykorzystywany po pierwsze jako niesłychanie atrakcyjny zbiór dekoracji, taki pejzaż kompletnie zachodni, te gonitwy szpiegów i znaczy złych zachodnich szpiegów uciekających przed dobrymi działaczami odpowiednich służb, po tych wszystkich stromych dachów, okrytych dachówką dachach, po strychach, tajnych przejściach między domami, te wszystkie klatki schodowe, mansardy, no to, to gra tam ogromną rolę, ta, ta lwowska przestrzeń, rzeczywiście poza zachodnią Ukrainą wyglądająca troszeczkę inaczej, taka swojska egzotyka. Z drugiej strony autorzy tych książek, jak się okazało, przemycali z nich całkiem sporą porcję wiedzy historycznej. Oczywiście o Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej w tamtym okresie pozytywnie pisać nie było wolno. Wolno było tylko oskarżać ludzi związanych z jej tworzeniem o wszelkie możliwe przestępstwa, zbrodnie, pisać o tym, że byli przeklętymi burżujami i nie wiedzieli, co dobre dla ludu pracującego. Ale przy kompletnym braku jakichkolwiek informacji, to odsiadł tej warstwy ideologicznej pozostawał kąt. Pozostawało imię, nazwisko, funkcja, jakieś daty, to można było z tych książek wyciągnąć. To jest brak dostępu do innych źródeł mówiących o własnej historii. Historia, proszę Państwa, pisze się. Historia dnia codziennego. Zawsze były jakieś, a to stare podręczniki, a to opowieści rodzinne, a to choćby drugi obieg. No nie trzeba było czytać i filtrować obieg oficjalny. Przychodzi upadek komunizmu, upadek PRL-u, polskie zniesienie cenzury. I tak jak u Pani przeczytałam w Pani książce, znowu pojawiają się te narodowo-centryczne opowieści o Lwowie, tak jakby należało, jest takie sformułowanie, przywracać pamięć młodym czytelnikom, czyli na hura musimy teraz wszystkim znów powiedzieć i przypomnieć, że Lwów to jest Polski. Tak, tak. Tak to było młodym czytelnikom. No mniej więcej tak to wyglądało. Tylko, że zapomniał dają się koncepcja przywracania pamięci w odniesieniu do młodych czytelników, bo przywracać może coś, co się utraciło. Oni tej pamięci nie utracili, bo jej nigdy nie mieli. I w tym miejscu właśnie, po pewnym czasie, kiedy naprawdę zaczęło się dać jeździć do Lwowa, to już nie była wyprawa na drugi koniec świata i przekraczanie strasznej granicy, a potem nie było się gdzie w tym Lwowie zatrzymać. Teraz są już normalne hostele, przez granicę przejeżdża się, jak się wie, którędy, względnie normalnie. I ludzie po prostu zajmowali się na europejski, to też dodajmy. Znaczy ludzie nie zdecydowali, ja mówię sobie o Polakach jeżdżących do Lwowa, bo z drugą stroną rzeczywiście to bywa smutno. To jest temat na osobną rozmowę. W każdym razie ci młodzi Polacy po iluś tam latach oczywiście od przełomu 91 roku zaczęli poznawać Lwów dokładnie tak samo jak, nie wiem, Paryż, Wiedeń, Pragę, Sztokholm, cokolwiek. Po prostu jadą i coś widzą. I poznają też Lwów ukraińskiej wersji oczywiście turystycznej. Jeśli zderza im się to z jakąś odziedziczoną pamięcią rodzinną o tym polskim, pięknym Lwowie przedwojennym, to bardzo często później spotykam takie osoby wśród moich studentów, bo stwierdzają, że postudiują sobie ukraińskie, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Już powoli kończyć, ale jeszcze myślę, że warto, żeby wspomnieć o książce, która się trochę wyłamuje z tego sporu polsko-ukraińskiego, takiego prostego i ostro ciętego, czyli Legendy Lwowskie, jeśli dobrze pamiętam tytuł. Julia Winnyczuka. W czym rzecz? Bo przeczytałam u Pani, że to bardzo popularna jest pozycja, a właśnie taka bardziej pokazująca niuanse tej sytuacji.
To znaczy, tak było w chwili pierwszego wydania. Na początku, już nie pamiętam dokładnej daty, czy to był rok 90. 99. W roku 99 to był rzeczywiście pierwszy moment, kiedy autor w dodatku ukraiński odważył się przełamać zasadę głośnego pokazywania ukraińskości Lwowa. On po prostu wymieszał wszystkie atrakcyjne wątki, jakie był w stanie znaleźć, wymyślać, dodajmy, i stworzył z tego właśnie taki Lwów wielokulturowy na poziomie legend, baśni, historyjek, anegdot, ale nie odnosząc się do tego odwiecznego, wydawało mi się, niezbędnego podziału na ukraiński Polski. Tak, ja bym tu jeszcze wspomniała jednym zdaniem, bo nie wiem, to był czas po Marku Kraju. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tak ja jestem wcześniej i w zupełnie innym gatunku w swoich powieściach kryminalnych, dziejących się we Lwowie, w Edwardzie Posielskim. Ale wymyślić. Wymalował niesłychanie przekonujący wątki na przekór. Także widzicie Państwo, można się znać na historii Lwowa. A można od czasu do czasu zrobić błąd. No i teraz Państwo zobaczcie, zdecydowanie, tylko że znowu, bo Marek Krajewski jest znakomity, cieszy się popularnością po obu stronach granicy. We Lwowie na spotkaniach z Krajewskim to się trudno dokłać po autograf. Wydyczuk po stronie polskiej jest kompletnie nieznany, ale Wydyczuk niestety nie ciągnął tej wizji odrzucania tego dychotomicznego podziału. W jego jednej z kolejnych książek, W tangu śmierci, powraca do najbardziej wyświechtanych wzorców odwiecznej ukraińskości Lwowa i absolutnej dekoracyjności wszystkich innych narodowości. Bardzo serdecznie polecam Państwu książkę Lwów o odczytywaniu miasta na nowo. To jest książka analityczna, szalenie interesująca i można znaleźć dużo tropów, nowych tytułów, do których warto sięgnąć, żeby się zorientować w tej materii. A moim gościem była autorka tej książki, pani dr Katarzyna Kotyńska, ukrainistka związana z Katedrą Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutem Slawistyki PAN, także tłumaczka literatury ukraińskiej i białoruskiej, między innymi powieści i opowiadań Oksany Zabuszko, Jurija Andruchowicza czy opracowań Jarosława Rysaka. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję bardzo. To był sobotni poranek Radia Tok FM, Karolina Głowacka. Dziękuję Państwu serdecznie, do usłyszenia. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Tak, widzicie Państwo, ile mamy tu ciekawostek gdy jest ta reklama haniebna na grosz, to proszę Państwa o tym Piusie XII, co my tu sobie poczytamy, o roztropności w wierze. Pytania czytelników. Proszę o wyjaśnienie dwóch spraw. Co oznacza biblijny zwrot roztropni jak węże? Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 16. Czym właściwie jest wiara i jakie przynosi korzyści? Przeczytałem bowiem w magazynie Nieznany Świat artykuł pod tytułem Wiara, ale publicysta zdaje się nie wiedzieć, czym ona jest. Mam nadzieję, że Pan wyjaśni tę sprawę zgodnie z biblijnym znaczeniem. Zacznę od metafory zwierzęcej, jakiej użył Jezus w wersecie zalecającym roztropność, a właściwie od przytoczenia tego tekstu z innych przekładów Nowego Testamentu, w których użyto innego słowa niż roztropni. Bądźcie więc, to jest cytat, już mamy teraz cytat, bądźcie więc przezorni jako węże, a prości jak gołębice. Pismo Święte Nowego Testamentu, przekład księdza Eugeniusza Dąbrowskiego. I troszeczkę wiadomości, jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień, proszę Państwa.
święte duszki, proszę Państwa, gdy są na Saskiej, święte duszki. Marihuana, ha, ha, ha. Także proszę Państwa, powietrze na Saskiej. Powietrze na Saskiej, proszę Państwa. Czyli bądźcie więc przezorni jako węże, a prości jako gołębice. Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład księdza Eugeniusza Dąbrowskiego. Bądźcie więc czujni jak węże i łagodni jak gołębice. Pismo Święte Nowego Testamentu, przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie. Z szerszego kontekstu wynika, że Jezus skierował swe słowa do apostołów, których powołał do głoszenia Ewangelii o Królestwie Niebios. Ponieważ zaś byli oni jak owce między wilkami i zewsząd groziło im niebezpieczeństwo, Jezus radził im, by byli roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Niebezpieczeństwo, no bo przeciwników nie brakuje, prawda? Ci wszyscy głupi, którzy Biblii nie czytają, no to przecież w średniowieczu posunęli się do tego, żeby wszelkich takich innych wybijających się, co Biblię głoszą, czytają, pionierów, misjonarzy, palić na stosie i z tą Biblią razem. Także czujni, czujni bądźcie, czujni, 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 czujni. Bardzo ciekawe. Tak. Czyli przeplatanka wiadomości z wysokości na temat Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak również artykuł o roztropności w wierze. Proszę Państwa, na Ochocie Lucjan Milka, on mi to wszystko przekaże. Ma tony faktów i mitów. To są fakty i mity. Ma tony tego, tony. Wszystkie egzemplarze, bo on to czyta, z domu nie wychodzi, ponieważ miał wylew. Przecież myśmy tam też nagrywali pieśni. Ja to nagrywałam w 17 domach, jak nie więcej, pieśni Królestwa. A teraz jak on z domu nie wychodzi, pieśni nie nagrywa, no bo przecież ani nas tam nie ma, ani nie ma teraz takich pewnie możliwości, no to on czyta, jeszcze ćwiczą mózg, a mózg można ćwiczyć, jak się czyta fakty i mity. Ja uważam, że to jest super dobra składanka, proszę Państwa. A jest o czym pisać, no bo o tych wszystkich głupich, to my sobie tu poczytamy super, proszę Państwa. Jak można Biblię do śmietnika wyrzucić? A głupi w Warszawie to robią. Jak można Biblię, Nowy Testament, no to jest przecież najważniejsza Biblia dla chrześcijan. Jak można Nowy Testament, tak zwany ten wasz, Nowy Testament, tak zwany ten wasz, na bruk, na ulicę, na trawę, na krzak, na drzewo wyrzucić? A potem Rysia chodzi, mówi, firma krzak, no i co w tej firmie krzak się dzieje? A no właśnie. I ta Halinka, wczoraj mówimy z Halinką, że zostawmy Rysi ciasteczko, bo ona przyjdzie głodna, biedna żebraczka, będzie prosiła, to zostawmy tej Rysi ciasteczko. No i rzeczywiście. Z szerszego kontekstu wynika, że Jezus skierował te słowa do apostołów, których powołał do głoszenia Ewangelii o Królestwie Niebios. To mówimy tutaj, ponieważ byli oni jak owce między wilkami i zewsząd groziło im niebezpieczeństwo, Jezus radził im, by byli roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. To znaczy, aby jak wąż w ogrodzie Eden, który jest symbolem przebiegłości, sprytu, również oni byli roztropni, przezorni, czujni. Bądźcie trzeźwi, pisał apostoł Piotr, czuwajcie. Z drugiej zaś strony, aby byli jako gołębice, które według Biblii są symbolem nadziei. Rzymian 8, rozdział, wersety od 8 do 10.
Ducha Świętego, Mateusza 3, rozdział, werset 16. Łagodności i niewinności, a dziś także symbolem pokoju. Innymi słowy, uczniowie Jezusa mają być mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Rzymian 16:19. Czyli prowadzić wśród pogan dzień dobry, narodów życie nienaganne, aby ci, którzy ich obmawiają jako złoczyńców, Państwo zobaczą, aby ci, którzy ich obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli trzeba było tym przeciwnikom, głupcom, przyjrzeć się dobrym uczynkom, że ludzie są dobrzy. Nie idą do kiosku, nie sprzedają papierosów, alkoholi nie sprzedają. Po co? No bo to śmierć. I potem, wiecie Państwo, zaczyna się od kabaretu, a kończy się na nieszczęściu. A teraz jeszcze i dopalacze, i wypadki. Także idziesz i ktoś na ciebie najeżdża. Stoisz na przystanku, ktoś na ciebie najeżdża na 15. Łagodności, niewinności, a dziś także symbolem pokoju. Innymi słowy, uczniowie Jezusa Chrystusa mają być mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Czyli prowadzić wśród pogan narodów życie nienaganne. Państwo zobaczą, prowadzić wśród pogan narodów, czyli że to, co tutaj mamy na Saskiej, to, co tu mamy na parafii, gdzie pobili Jana Witka, no wyznawcy papieża, którzy nosem pociągają i chcą teraz udać świadków Jehowy. Świadków Jehowy tutaj nie ma. Świadkowie Jehowy są w Anglo-Ameryce Białystok i niedawno przyjechali z Anglo-Ameryki Białystok, żeby tu na stadionie Legii, na kongresie uczestniczyć w kongresie. Mają więc zarówno dbać o własne bezpieczeństwo, ale także umieć rozróżniać, co należy, a czego nie należy czynić. Roztropność to bowiem zdolność podejmowania właściwych decyzji moralnych i życiowych. To tak zwana mądrość życiowa, pomagająca człowiekowi przewidywać, rozwiązywać codzienne problemy i właściwie planować swoje poczynania oraz zadania. A czym jest wiara? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z tym, co Biblia, warto przypomnieć najpierw, jak pojęcie wiary definiuje rzymski katolicyzm. Otóż w katolicyzmie wiara oznacza przylgnięcie wiernego do prawd przekazywanych przez Kościół rzymskokatolicki, a konkretnie przez magisterium Kościoła, hierarchia z papieżem na czele, które uważa się za nieomylnego nauczyciela i interpretatora Biblii i tradycji. Przy czym katolicyzm opiera się głównie na tradycji, ponieważ jak pisze ksiądz Marian Michalski, na tradycji, czyli czasem widzicie Państwo, wybiegają z Biblii, Biblia na krzaku, na śmietniku, na ulicy, na bruku, pisze ksiądz Marian Michalski. Wiedzę o tym, co jest, a co nie jest naprawdę nauką objawioną przez Chrystusa. Czerpie katolik nie tyle z Pisma Świętego, ile przede wszystkim z żywej tradycji Kościoła. O, widzicie Państwo, ksiądz Michalski mówi, pisze, że raczej z tradycji. I tu jest błąd. No ja już tutaj nie będę mówić niebezpieczeństwo, bo my przecież katolikami być nie chcemy, jeżeli nasza wiara miałaby opierać się na pogańskim symbolu wiary, a atanazjańskim symbolu wiary, który ulegał ewolucji na praktykach, które się Bogu nie podobają, świętach, babilonkach, na nauce w piekło, w życie pozagrobowe, w męczarnie, w piekle. Oj, 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 oj. Tak. Także, proszę Państwa, od kabaretu się zaczyna, a na wypadku się kończy, na dramacie. Bo to wiecie Państwo, teraz są te dopalacze, narkotyki. Tak. Refleksje na tematy religijne. Także my czasem tutaj też pouczymy, jakie błędy powiemy, jakie błędy czyni, jakie błędy robi radio, proszę Państwa, Tok FM. No, wiecie Państwo, ja wiem, że przesłanie jest najważniejsze, że jednak to przesłanie, o co chodzi? No, chodzi o papieża. Jakim był ten papież Pius XII, ale może nie tyle, jak kim był, bo przecież my nie będziemy się plotkarstwem zajmować. Zawsze będę miał kontakt, zawsze
zawsze będzie... Radio kończy. Ten kontakt będzie utrzymany, a tak nie jest, tak niekoniecznie musi być. Ale są też kabarety. Radio kończy. W publiczności Sudańska Ugłębia. I to jest ten kabaret oparty głównie na takim... Radio kończy. Nie drąży, także państwa zobacz. Gdyby, no ale my drążymy. Ksiądz Michalski, proszę państwa, powietrze Saskiej Kępy, wydarzenia na świecie, złe wydarzenia, wypadki samochodowe, wypadki drogowe na skutek narkotyków, na skutek niedopalaczy i nie wiadomo czego tam jeszcze. Zobaczmy, czy sytuacja, czy tam się nam, proszę państwa, coś w kuchni nie pali, czy nam Litka czegoś tam nie spaliła. Litka! Tego też pokazywane w telewizji, to są prawa wielkich liczb. To statystyka pokazuje, które dowcipy, jaki typ dowcipów sprawia największej grupie oglądających. Nie uśredniamy, bo to jest to telewizja żyje z... Tak, kawę róbmy, herbatę róbmy, bo się rzeczywiście gotowała woda. Ja muszę się cały czas tutaj, proszę państwa, rozglądać, żeby... Bo ta Litka przyjedzie do nas, proszę państwa, przyjedzie i ktoś nieważne, ona tu przyjeżdża, że my jej tu do studia nie wpuścimy. I tak się kończy ten film. Dlaczego? Dlatego, że jak coś się dzieje, to trzeba działać dla dobra sprawy, jako misjonarze, jako ludzie wiary, ludzie czynu, do rzeczy, bo u nas Świadkowie Jehowy to są tu i teraz. Jak coś trzeba, to trzeba. No. Nie, jak zabieramy rzeczy, które chcemy pokazać, musimy troszkę spojrzeć przez pryzmat telewizji, bo czasami są takie elementy, które łatwo przeoczyć. I my bardzo razy pracujemy. Proszę państwa, no od wody też może być gorąco. Jak się to, co ma się pojawić. No od wody może być też gorąco. Kontekst jakiejś sytuacji, która się buduje. Czyli jeszcze raz, Świadkowie Jehowy jak głoszą, to głoszą do skutku. Jak chodzi, znowu nie ma. Trzeba zapisać. Mnie bardzo łatwo zgubić ten kontekst i bardzo łatwo coś przeoszyć. Wtedy widz przed telewizorem oglądając sobie coś uśmiesznego. Bo nie rozumie, o co chodzi. A na przykład ten element... Że o papieża chodzi, bo wiecie państwo, jak kogoś w domu nie ma, to trzeba zapisać. No. No i teraz, proszę państwa, żeby wyznawcy papieża nam tutaj za bardzo nie mataczyli, nie kręcili, proszę państwa, my przejdźmy do tego artykułu o roztropności. W wierze. To ja myślę, jak już wychodziłam sprawdzać Litkę, że państwo ten temat przeczytali. Pytania czytelników numer 32, to co tu państwo mieliście. 10 do 16 ten numer faktów i mitów obejmował maj, czerwiec, lipiec, sierpnia 2012 roku, proszę państwa. Bardzo ciekawe rzeczy. Czyli jeszcze raz może, jak pisze Marian Michalski. Wiedzą o tym, co jest, a co nie jest naprawdę nauką objawioną przez Chrystusa, czerpie katolik nie tyle z Pisma Świętego. Widzicie państwo, to jest błąd, bo Słowo Boże to jest Słowo Boże, ile przede wszystkim z żywej tradycji Kościoła. A przecież to 2000 lat, to u nich ten melanż był, się zmieniało. Prawda? Refleksje na tematy religijne. Warszawa 1957 rok, strona 207. Dlaczego? Ponieważ Kościół papieski naucza, że Pismo Święte nie zawiera wszystkich prawd objawionych. Uzupełnieniem Pisma Świętego jest tradycja, czyli ustne podanie księdza W. Kalinowski, Dogmatyka Katolicka, Poznań 1954, strona 61. Niestety, w Biblii nie ma mowy o takim podejściu i takim wywyższeniu ludzkiej tradycji, która roi się od błędów, zbrodni itp. A czym jest wiara w znaczeniu biblijnym? Jest przyjęciem przez człowieka za prawdę wyłącznie treści podanych przez Boga, objawienie Boże, a zawartych wyłącznie w Piśmie Świętym. Hebrajczyków pierwszy rozdział, wersety od pierwszego do drugiego. Hebrajczyków drugi rozdział, wersety od pierwszego do czwartego. Apostoł Paweł ujął to tak.
czytamy. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa, Rzymian, 10 rozdział, werset 17. Innymi słowy, wiara jest odpowiedzią człowieka na Słowo Boże. Jest decyzją podjętą z odpowiedzi na Bożą inicjatywę. Ma ona bowiem początek w Bogu, w Jego Słowie i w działaniu Jego Ducha, Hebrajczyków, 3 rozdział, wersety od 7 do 8. Jest pierwszym krokiem człowieka do swego Stwórcy i Ojca, korzeniem i początkiem życia chrześcijańskiego. Biblijnym przykładem takiej wiary jest Abraham, ojciec wszystkich wierzących, który, usłyszawszy od Boga nakaz, rozkaz, cytat, czytamy: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, rodzaju, 12 rozdział, werset 1. To tam mówiłam, proszę Państwa, tam i tu mówiłam, że Abraham wyszedł ze starożytnego Babilonu, gdzie życie kwitło i było na bardzo wysokim poziomie. Była przecież kanalizacja, woda, a kanalizacja, studzienki, ściekało wszystko. To było wszystko. Wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. No to widzicie Państwo, na ówczesne czasy, no. To było wszystko. Przecież komputera nie było. To, że my tu mamy komputer z czasów rzymskich, proszę Państwa, to już jest bardzo dużo. Z czasów rzymskich. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej. Także Państwo zobaczą, Abraham nie był za tym, żeby tam mieszkać i korzystać z dóbr tego świata. Czasem ty też na parafii masz kolegę, koleżankę, kogoś na wózku inwalidzkim. No i bardzo dobrze, że tutaj ten nasz Michałek Zelewski ma takiego, no powiedzmy, kolegę na wózku inwalidzkim, którym się opiekuje. To coś dobrego, człowiecze, ty rób. Coś dobrego, człowiecze, ty rób. Nie można być taką osobą, proszę Państwa, złą, która, no, nic nie robi. Bądźmy dobrej myśli. Krzyż postawili, proszę Państwa. I to jest jakieś takie też trochim. O, Państwo zobaczą, no padnę trupem. Anna Trochim, zobacz. Zobaczcie, co ta Anna Trochim potrafi. Nie no. Padnę trupem. Nawet nie wiedziałam, że tu jest... O, takie też w komputerze mam. Teresa Panasiuk, Państwo zobaczą. Takie cyrki mam też w komputerze. Takie też. O, Święta Tereska, Iwona Jesio-Krupińska, Maria Anto. Także widzicie Państwo. Zobaczmy jeszcze raz. Bo padnę trupem. Komitet honorowy. Galeria Domu Artysty Plastyka. Ojejku. 17 stycznia 2001. Padnę trupem. Komitet honorowy. Gustaw Herling, Grudziński, Agnieszka Holland, Wojciech Kilar, Kazimierz Kuc, Jan Nowak, Jeziorański, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanuś. Boże! Jak to dawno było. No, to powiecie Państwo. Jacek Sienicki. No ładnie to Jacek Sienicki. No ale ta Anna Trochim. No już wiecie Państwo, może mi się nie podobać. A jeszcze zwłaszcza i zważywszy, że słyszałam głosy różne złe o niej. I Bożenna, nasza siwa staruszka z Ochoty, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj żyje. Ja jej coś takiego powiedziałam, ona się na mnie wściekła. Jestem w ogóle wielką skandalistką, no ale na pewno niezłośliwą, jak ta Rysia. O, Anna Trochim. I nie chcę, żeby to też zabrzmiało według tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, tylko po prostu, żeby to było biblijne. Także może my się od tej tradycji odizolujmy, dobra? Radio Tok FM Euro. Koncita Ekstra. Wiadomości troszeczkę z dnia dzisiejszego i już
Jedźmy dalej, bo tu jest coś ciekawego. Nieomylny nauczyciel. Pius XII olśniewał maluczkich. O matko boska. Nieomylny nauczyciel. Państwo zobaczą. Padnę trupem. Nieomylny nauczyciel. Padnę trupem. Radio Tok FM. Euro Conchita Extra. Radio Conchita Tok FM. Euro Conchita Extra. Radio Conchita. Nie, to nie ciekawe, Państwo zobaczą. Słowo Boże. Alpinistka polska. Sukces polskiej alpinistki. Sukces polskiej alpinistki. Jest decyzją podjętą w odpowiedzi na Bożą inicjatywę. Ma ona bowiem początek w Bogu, w Jego słowie i w działaniu Jego ducha. Hebrajczyków 3:7-8. Jest pierwszym krokiem człowieka do swego Stwórcy, Ojca Kosmosu.